Pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maryja w drugą sobotę maja. Trwa najpiękniejszy miesiąc w ciągu całego roku, który jest poświęcony Matce Bożej. Mam nadzieję, że każdy z Was codziennie z radością uczestniczy w nabożeństwach majowych, aby całym sercem z miłością wyśpiewywać Maryi wezwania litanii loretańskiej, by uczcić naszą najlepszą Matkę, podziękować jej za jej nieustanną opiekę, troskę, za wszelkie łaski, które nam wyprasza i zapewnić o tym, że tak bardzo ją kochamy, że chcemy jej na nowo zawierzyć całe swoje życie i prosić, aby prowadziła nas do Jezusa, by była naszą przewodniczką do Niego, byśmy nigdy się nie zagubili. Zachęcajmy kogo tylko możemy do jak najliczniejszego udziału w tych nabożeństwach, abyśmy wspólnie mogli uczcić naszą Matkę, naszą Królową. Zachęcajmy więc nasze rodziny, koleżanki i kolegów, ale również oprócz tego róbmy inne prezenty Matce Bożej, także szerząc modlitwę różańcową, pozyskując dla Maryi serca otwarte i pełne miłości, które będą codziennie odmawiać chociaż jedną dziesiątkę różańca świętego i włączą się do wspólnoty podwórkowych kół różańcowych dzieci. Niech nie zabraknie Wam zapału, odwagi i radości. Uczyńmy w ten sposób jak najpiękniejszy prezent dla Matki Najświętszej. Zbliża się 13 dzień maja. Jest to rocznica, w tym roku już 98, pierwszego objawienia Matki Bożej w Fatimie. To właśnie 13 maja Maryja po raz pierwszy ukazała się Trójce dzieci, Hiacyncie, Łucji i Franciszkowi, aby przekazać im ważne przesłanie dla całego świata. Wezwać do modlitwy, do codziennego odmawiania różańca świętego, do pokuty, do nawrócenia i wynagradzania, przebłagania Boga za grzechy ludzi, do modlitwy o nawrócenie grzeszników i o pokój na całym świecie. I my chcemy prosić o to, abyśmy mogli wypełnić to wezwanie, które Maryja skierowała w Fatimie. Bo mimo tylu lat, które minęły od tych objawień, to wezwanie Maryi wciąż jest aktualne. Maryja wzywa nas do modlitwy, do codziennego odmawiania różańca świętego, do pokuty i do nawrócenia. Uczyńmy to sercem otwartym, aby wypełnić tę prośbę Maryi. Prośbę, która jest skierowana do nas wszystkich, ponieważ Maryja chce ratować każde serce, każdego człowieka, aby uchronić przed piekłem i wprowadzić do nieba, aby każdy człowiek był szczęśliwy, żyjąc z Bogiem na wieki. Posłuchajcie teraz, jak relacjonowała to wydarzenie, pierwsze spotkanie z Matką Najświętszą, siostra Łucja, jedna z tych dzieci, które widziały Matkę Najświętszą, która później została siostrą zakonną, karmelitanką bosą. W ten sposób opisuje to pierwsze spotkanie z Matką Najświętszą. W niedzielę 13 maja 1917 roku troje pastuszków zobaczyło w Cova da Iria nad małym zielonym dębem Panią ubraną w białą szatę, jaśniejszą niż słońce.
przemówiła do nas. Nie bójcie się, nie zrobię wam nic złego. Skąd pani przychodzi? Zapytałam ją. Jestem z nieba. Czego pani sobie od nas życzy? Przyszłam prosić, abyście przychodzili tutaj przez następnych 6 miesięcy, każdego 13 o tej samej godzinie. Następnie powiem wam, kim jestem i czego od was sobie życzę, po czym wrócę jeszcze tutaj po raz 7. A ja, czy także pójdę do nieba? Tak, pójdziesz. A Hiacynta? Ona również. A Franek? Także, ale musi przedtem odmówić dużo różańców. Czy chcecie się ofiarować Panu Bogu i przyjąć wszystkie cierpienia, które na was ześlę, jako wynagrodzenie za grzechy obrażającego i przebłaganie za grzeszników? Tak, chcemy. Będziecie musieli dużo cierpieć, ale łaska Boża będzie was wspierać. Wtedy kierowani wewnętrznym impulsem upadliśmy na kolana, powtarzając: O Trójco Przenajświętsza, uwielbiam Cię. Boże, Boże mój, kocham Cię. W Przenajświętszym Sakramencie ołtarza. Po chwili Matka Boża dodała: Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uzyskać pokój dla świata i koniec wojny. Następnie zaczęła powoli unosić się w kierunku na wschód, aż zniknęła w przestworzach. Tak właśnie opisała to pierwsze spotkanie z Maryją siostra Łucja. Przyjmijmy te słowa, które wypowiedziała Maryja, do siebie, do swojego serca i wypełniajmy w swoim życiu każdego dnia. Również 13 maja obchodzimy rocznicę zamachu na życie świętego Jana Pawła II. Ten zamach miał miejsce na placu świętego Piotra w 1981 roku. I w cudowny sposób Ojciec Święty Jan Paweł II przeżył te śmiertelne strzały, które przeszyły go. Maryja ocaliła jego życie i on nieustannie był tego świadomy. Wiedział, że zawdzięcza swoje ocalenie Matce Bożej, właśnie Maryi, Pani Fatimskiej. I dlatego w dowód wdzięczności, kiedy wyzdrowiał, pojechał do Fatimy i tam zawierzył swoje życie Matce Bożej. Podziękował jej za cudowne ocalenie. I zresztą szczególnie święty Jan Paweł II kochał Matkę Bożą od najmłodszych lat swojego życia. A jego zawołaniem były słowa: Totus tus, cały Twój Maryjo. I dlatego naśladujmy w tym świętego Jana Pawła II. Niech on będzie dla nas wzorem miłości do Matki Najświętszej, całkowitego oddania jej swojego życia, byśmy tak jak on oddawali siebie pod opiekę Maryi właśnie tymi słowami: Totus tus, cały Twój. I umiłowali modlitwę różańcową w taki sposób, jak on ją miłował. Była jego ulubioną modlitwą. Nie rozstawał się z różańcem. Zawsze był złączony z Matką Najświętszą przez tę modlitwę. Tak i my bądźmy tymi, którzy będą sercem gorliwie, wytrwale
codziennie odmawiać różaniec, wypraszając potrzebne łaski dla całego świata. Podwórkowe koła różańcowe dzieci przeżywały swoje regionalne spotkanie 19 kwietnia w parafii pod wezwaniem świętego Franciszka z Asyżu w Chorzowie w archidiecezji katowickiej. Było to nasze spotkanie wyjątkowe, ponieważ w radości zmartwychwstania Pana Jezusa, gdzie wspólnie dzieliliśmy się tą radością i chcieliśmy ją nieść innym, także do naszych domów, do naszych rodzin. Pragnę z całego serca podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego spotkania. Szczególnie ojcom i braciom franciszkanom posługującym przy tamtejszej parafii. Na czele z ojcem proboszczem, ojcem Emanuelem Ligockim. Dziękuję także ojcu Oktawiuszowi Lamorskiemu za przewodniczenie Eucharystii. Ojcu Samuelowi Kukiełce za wygłoszoną homilię, za przygotowanie tego spotkania. Wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie, abyśmy mogli w radości przeżywać ten nasz dzień właśnie tam w Chorzowie, w parafii świętego Franciszka. Szczególnie dziękuję wspólnocie i Szkole Nowej Ewangelizacji Zacheusz za przygotowanie oprawy mszy świętej. I dziękuję ekipie technicznej Radia Maryja, telewizji Trwam za umożliwienie transmisji, za przygotowany reportaż. Wszystkim dzieciom, które tak licznie przybyły na nasze spotkanie z całego terenu archidiecezji katowickiej, ale również z parafii świętego Franciszka w Chorzowie. Całym rodzinom, które wypełniły kościół. I oczywiście z całego serca dziękuję ojcu Piotrowi Detlafowi, opiekunowi podwórkowych kół różańcowych dzieci, którego nie mogło zabraknąć wśród nas. Dziękuję za jego obecność, za to, że był z nami w czasie naszego spotkania. Niech Matka Najświętsza każdego z was prowadzi, niech wyprasza potrzebne łaski i oczywiście zapraszamy na kolejne nasze spotkania już 23 maja, Wigilię Zesłania Ducha Świętego. Gromadzimy się w Studzienicznej koło Augustowa w Sanktuarium Matki Bożej. Będzie to sobota, a więc niech nikogo z was nie zabraknie w tym dniu na naszym spotkaniu, gdzie będziemy razem z Maryją prosić o Ducha Świętego, by zstąpił na nas z całą mocą i siłą, ze wszystkimi swoimi darami. Natomiast 31 maja spotkamy się w Sanktuarium Matki Bożej w Ludźmierzu, w archidiecezji krakowskiej. Również i w tym miejscu bądźmy jak najliczniej, bo Matka Boża czeka na każdego. A więc pamiętajcie, 23 maja, sobota, Studzieniczna koło Augustowa i 31 maja Ludźmierz, Sanktuarium Matki Bożej w archidiecezji krakowskiej. Do zobaczenia, czekamy na was. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Do zobaczenia i do usłyszenia w przyszłą sobotę z Panem Bogiem.